Prośbę Eliota 79. Przyjrzałem się kanałowi Anders Amen, które prowadzą dwie pastorki lesbijki niemieckie. One dyskutują na temat grzechów, życia i tak dalej. Mają chyba dziecko. Tutaj, jak widziałem, starają się o dziecko i tak dalej. Nie wiem na jakiej zasadzie, chyba jedna jest, jak to się mówi, sztucznie zapłodniona, prawda? I tak dalej. Może być trochę szokujący program. Generalnie jest dosyć. One są sympatyczne, te pastorki, to tak. Są troszkę dziecinne. Najlepsze programy to są te, kiedy oprócz nich występuje jeszcze ktoś inny. I na przykład, właśnie, Jemand Ander. Jemand Ander. Może dlatego, Anders Amen. Czyli niech się stanie, dosłownie Anders Amen to by było niech się stanie inaczej. No, może ich się stanie inaczej. Tutaj ich kumpel, doktor Sommer, który jest z kościoła też ewangelickiego i tak dalej, jest ich tutaj gościem i on mówi na początku, co on tu mówi? Die Bibel. Das Wort Gottes ist Jesus. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel. Tak, czyli das Wort Gottes ist Jesus. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel. Czyli głosem Boga jest Jezus. No nic dziwnego, w końcu był Bogiem. Tak? No jest ta Trójca Święta, więc nie wiadomo kto tam kim jest, ale powiedzmy, że składa się z tego, co Bóg sam, bo jest Jego Synem i Jego wcieleniem jednocześnie, prawda? Ja nigdy nie rozumiałem, jak ta Trójca Święta, jak to ma funkcjonować, ale Heilige Trias, to jest po ich niemu, po niemiecku, ale no tak. No więc, więc on tu mówi, jeżeli on tu mówi, że das Wort Gottes ist Jesus, das Wort Gottes Wort Gottes ist nicht die Bibel, czyli że Biblia nie jest głosem Boga, tylko głosem jest Jezus. To jest oczywiście prawda, bo to ma sens, dlatego że Jezus jest jakby posłannikiem niebios, można powiedzieć, czy reprezentantem niebios, nawet trudno powiedzieć przez tą właśnie. No, w każdym razie jest kimś ważnym, który reprezentuje Himmel i Himmel sam w sobie jest ważniejszy niż Bibel, to prawda. No więc, jeżeli Jezus zaleca bycie mild, tak, łagodnym, no to bądź mild. Koniec. A nie, i teraz tak, i tutaj było mowa, żeby sobie nie robić picken, was dir gefällt w Biblii, czyli nie wybierać sobie, co ci się podoba, co się nie podoba. I on tu mówi, że nie udawajmy, Sommer mówi, to mówiła jedna z tych pastorek, że nie, żeby nie robić picken, was dir gefällt. A on mówi, tak, ale że ludzie mówią tak, jakby to było wszystko takie jasne i tak dalej, i tak dalej. Unseren ganz besonderen Hit hat sich dafür bewiesen. Wir haben schon mal in die Bibel geguckt. Ist auch so eine richtig gute, so Luther fragen, der wirklich was dazu sagen kann. Ob bis zu dem Part mit dem... Ist auch so, er um die Ohren geschlagen bekommt. Tun das Moment. Die sind für uns. Da wir ja dachten, so gesehen wären wir zu viert. Mit dabei. Und fragt, die werden dir gestellt. Mal so jemanden fragen, der wirklich was dazu sagen kann, ob wir denn überhaupt ein Paar sein dürfen. Und wer eignet sich dafür besser als ein heterosexueller weißer Mann, der nicht mehr ganz 30 Jahre alt ist? Heißt du Frank. Vielen Dank für die freundliche Einführung. aber ich bis finde, zu dem, bis zu dem Part mit dem weißen alten Mann. Gehakt haben? Wir haben schon. Da, die auch schon geklebt ist. Warum? Ja, um diese Nie Bibel soll es genau, denn draußen seid und mądrym, auch ständig starym diese Człowiekiem, starszym Człowiekiem. Wollen deswegen heute mal etwas dazu sagen. Während der kriegt dafür... Ja, ach, gdzie to jest? Ingmar. Ich kann sagen, welch... den Schwarzwald. No, wtedy tam, ja, oczywiście miałem, teraz nie mogę tego wiederfinden. Dobra, w każdym razie on mówił o tym, że ludzie... udają, że to jest wszystko takie jednoznaczne. Mówi, że oczywiście, że są fragmenty w Biblii takie, że einem Mann sollte nicht mit einem anderen Mann schlafen, tak? Czy tam sich liegen. I
sich legen, czyli kłaście. No tak, no i co? I on mówi, że oczywiście, że są takie, ale żeby z tego, bo nie mogę tego znaleźć, kiedy on to mówi, ale on to mówi tutaj w tym odcinku. Odcinku, który się nazywa Homosexuell und Bibel geht das i Fragen Zeichen, czyli znak zapytania. I on mówi o tym, że że owszem, w Biblii jest i to kilka razy napisane, że man, czyli mężczyzna, bo człowiek to męż, więc man, sollte nicht mit dem zweiten Mann schlafen. No tak, tylko on mówi, że ale żeby z tego zrobić najważniejszy, tak, das wichtigste Regel der Bibel, czy całej Biblii, to trochę jest to dziwne. I tak dalej. Więc on ja raczej z tej strony jakby je tu wspomaga intelektualnie, można powiedzieć. Ta pastorka, która jest w okularach, taka grubsza, to ona nie reprezentuje specjalnie żadnego poziomu intelektualnego, raczej ma zgrywę przez cały czas. Ta druga troszkę bardziej coś tutaj wnosi. Także kanał generalnie jest mocny tylko dzięki gościom, których oni zapraszają, czyli liberalnym pastorom i innym różnym reprezentantom myśli religijnej. Tylko chyba te odcinki warto oglądać, bo te odcinki o tym, kiedy one się zastanawiają, czym jest w ogóle LGBTQ, no tak jakby tego ktoś nie wiedział albo coś. To trochę jest to śmieszne, no ale dobra. Także dużo jest tutaj w takiego fanu, który niewiele wnosi, może tak. Ja absolutnie nie mam jako liberał żadnego problemu z tym, że takie osoby istnieją i tak dalej, się cieszą, ale nie jest to dla mnie żadna strawa intelektualna. Natomiast w te odcinki, gdzie one zapraszają kogoś innego jeszcze poza i ktoś jeszcze bierze udział w tych programach, to one są zazwyczaj dosyć interesujące. Także te na pewno warto polecić.